kaześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Aj. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Czy znajdziesz w swoim portfelu miejsce na $500? A co zrobisz z $1000? Zapewne kwota 2000 wpasowałaby się idealnie w Twoje plany. W naszej Credit Union zrealizujesz swoje marzenia. Właśnie teraz możesz wziąć udział w losowaniu 3 nagród pieniężnych na sumę 500, 1000 i $2000. Warunkiem udziału jest otrzymanie nowej pożyczki hipotecznej lub transfer do naszej Credit Union w okresie do 9 września. Zapraszamy! Z okresem II wojny światowej łączy się także następny segment dzisiejszego programu. Od 16 do 19 lipca polskiego pochodzenia poseł federalny Władysław Lizoń wziął udział w trwającym 4 dni międzynarodowym marszu w holenderskim Nijmegen. Doroczna impreza przywołuje fragment historii kanadyjskich sił zbrojnych, oddając cześć pamięci żołnierzom poległym podczas II wojny światowej w walkach o wyzwolenie Holandii. Przedstawimy Państwu przeprowadzoną przez Piotra Hoffmana rozmowę z Władysławem Lizoniem, który wspólnie z jednostką Armii Kanadyjskiej w ciągu 4 dni pokonał trasę długości 160 km. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest pan Władysław Lizoń, poseł do Parlamentu Kanadyjskiego z ramienia Partii Konserwatywnej. Dzień dobry panie pośle, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejsza wizyta naszego gościa nie jest związana bezpośrednio z pracą parlamentu, a raczej z tym, co działo się w Europie, a konkretnie w kraju, o którym będzie mówił nasz gość za chwilę. Otóż, drodzy Państwo, pan Władysław Lizoń maszerował. W jakim państwie? Dlaczego pan maszerował? No, panie redaktorze, maszerowałem w dorocznym marszu, największym marszu na świecie, w Holandii, w okolicach miasta Nijmegen. Jest to tradycja bardzo długa. Pierwszy raz zaczęto tam maszerować w 1907 roku. Fundacja, która rozpoczęła ten marsz i organizuje go, no, oryginalnie zrobiła to dla szerzenia kultury fizycznej. Potem po wojnie drugiej ten marsz przerodził się w to, że część armii, czy też część żołnierzy służących w armiach, różnych armiach na świecie, zaczęła brać udział w tym marszu, żeby między innymi oddać hołd, oddać cześć tym żołnierzom, tym kolegom, którzy zginęli walcząc w czasie II wojny światowej właśnie w tym rejonie. I Armia Kanady właśnie uczestniczy w tym marszu od 1952 roku. Jak wiemy, tam właśnie w Holandii Armia Kanadyjska walczyła, Brytyjczycy, Polacy, Francuzi, ale dużą część Holandii wyzwoliła pierwsza Armia Kanadyjska, przy boku której, jak wiemy, walczyła pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. Kto brał udział? Ilu maszerowało ludzi? W marszu w tym roku uczestniczyło ponad 5 tysięcy żołnierzy z różnych armii na świecie i 45 tysięcy cywilów. Żołnierze mają obowiązek maszerować w mundurze, czy też w ubraniu bojowym, w kamuflażowym ubraniu, w butach bojowych i z plecakami, które muszą mieć obciążenie minimum 10 kg niezmieniającej się wagi. Oczywiście wszystko to, co się bierze ze sobą, jest dodawane do tego ciężaru. 45 tysięcy cywilów, nie ma takich ograniczeń, mogą iść w butach według własnego uznania, w sportowych ubraniach.
Natomiast mają ograniczenia, jeżeli chodzi o dystans, bo osoby poniżej 50 roku życia muszą iść 4 razy po 50 km. Osoby pomiędzy 50 a 60 rokiem życia 4 razy po 40. Powyżej 60 jest obowiązek iść 4 razy po 30. Armia musi iść 4 razy po 40 km. Oczywiście na średnio to jest troszkę więcej niż 40 km, także takie są dystanse. Wszyscy żołnierze, czyli wszyscy ci, którzy brali udział, są zakwaterowani w specjalnie dla tego celu zbudowanym na ten marsz obozie wojskowym. Wszystko tam jest, jadalnia, prysznice. Jest to oczywiście, są to warunki polowe, ale ja myślę, że to wspaniałe doświadczenie. Jaki pan miał dystans do pokonania i czy w mundurze, czy w cywilnym ubraniu? Redaktorze, tak jak wspomniałem, wszedłem z Armią Kanadyjską, więc szedłem w mundurze polowym, w butach bojowych, no i oczywiście z plecakiem, tak jak każdy inny żołnierz, 4 razy po 40 km. Taki był obowiązek i to musiało się spełnić, żeby marsz zakończyć, żeby dostać na koniec marszu medal. Zmęczył się pan, proszę powiedzieć szczerze? No nie, jest to na pewno duże wyzwanie fizyczne, no ale należało się do tego przygotować. Taki był obowiązek, żeby się przygotować, także przygotowywałem się w Ottawie i dużo w Mississauga. No ja przed wyjazdem do Holandii przeszedłem ponad 850 km. 850 km, no to gratuluję. No to razem z marszem jest ponad 1000. Wspaniale. Jak wyglądała trasa marszu? Czy to była trasa od do, z punktu jednego do drugiego, czy też może inny miała kształt? Trasa marszu wygląda następująco, że każdego ranka wychodzi się, żołnierze wychodzą z obozu, który jest pod Nijmegen, cywile wychodzą z centrum miasta i robi się pętlę. Przechodzi się przez miasteczka i wsie wokół miasta Nijmegen. Może dla niektórych bardziej znanym jest miasto Arnhem, gdzie była ta ogromna akcja Market Garden, gdzie zrzucono prawie 30 tysięcy spadochroniarzy, łącznie z generałem Sosabowskim i jego żołnierzami. Robiło się pętle właśnie, chodząc przez te miasteczka i miejscowości wokół Nijmegen przez 4 dni. Oczywiście każda trasa każdego dnia była inna. W trzecim dniu marszu trasa przebiega około największego cmentarza wojskowego, wojennego, na którym spoczywają Kanadyjczycy. Ponad 2300 grobów w miejscowości Grosbeek, albo jak oni mówią Grosbeck. I tam po 30 kilometrach kontyngent kanadyjski się zatrzymuje i jest wspaniała uroczystość oddania czci i złożenia wieńców, żeby uczcić tych, którzy tam polegli. No w tym roku, ponieważ ja brałem udział, był osobny wieniec, żeby uhonorować żołnierzy polskich, którzy zginęli również tam w Holandii, walcząc u boku Kanadyjczyków i miałem przyjemność ten wieniec składać. Także składałem jeden wieniec w imieniu rządu Kanady, a drugi wieniec dla tych żołnierzy poległych polskich. Czy z tych 40 tysięcy, którzy rozpoczęli marsz, wszyscy doszli? Ja nie znam statystyk, ile faktycznie ludzi ukończyło z tej sumy 53 tysięcy. W naszym kontyngencie kanadyjskim nie wszyscy ukończyli. Ja myślę, że 5 osób niestety odpadło. No takie są zasady. Jest to trudny marsz. Wiele osób miało bardzo poważne kłopoty ze stopami. Oczywiście są medycy, którzy jadą z armią. W każdym kontyngencie są medycy, którzy pomagają. No ale czasami ludzie mają takie problemy, tak, tyle mają odcisków, czy tam tych pęcherzy na stopach, że nie są w stanie dalej kontynuować i nie ukończą marsz. Jakby nie było 167 kilometrów do pokonania w takich pętlach, jak pan wcześniej powiedział. A jak wyglądało bezpośrednio zakończenie tej wielkiej, wspaniałej imprezy? No ostatni dzień jest bardzo ciekawy. No, oczywiście każdy jest pełen energii, bo chce zakończyć. To już jest ostatni dzień, także wychodzi się wcześniej. U nas myśmy wychodzili jako jedni z pierwszych w ten ostatni dzień, także pobudka była o 1:30. No idzie się 40 kilometrów. Po 40 kilometrach tam ci organizatorzy sprawdzają te opaski i skanują i wydają medal ukończenia, który uroczyście wręczał generał, który kierował kontyngentem. I jak już wszyscy mają te medale przypięte, to się ustawiają i dostaje się, co ja nazywam, taki bonus.
czyli idzie się następne 5 kilometrów, ale to już wszyscy idą szczęśliwie, bo już mają medale i idą, to jest taka parada przez do centrum miasta Nijmegen, gdzie naprawdę jest tłumy ludzi, którzy czekają na przejście, na przemarsz, zwłaszcza Kanadyjczyków, no owacją nie ma końca. No i jak się już przejdzie przez koło tej trybuny centralnej, gdzie wszyscy oficjele są, to jest ogromny napis finish. I tak się marsz kończy. Powiedział pan o kwiatach dla żołnierzy polskich na cmentarzu. Czy to był jedyny taki polski element w tej podróży pana i w tym marszu? To znaczy, to był jedyny w czasie marszu, natomiast po marszu ja, tak jak zaplanowałem i na co uzyskałem zgodę generała brygady Kevina Cottena, po marszu pojechałem do Bredy na polski cmentarz wojskowy, gdzie spoczywają żołnierze pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, no i oczywiście sam generał Maczek, kiedy zmarł, miał życzenie, żeby tam być pochowanym na cmentarzu razem ze swoimi żołnierzami, także tam pojechałem, miałem dwa wieńce, jeden mój w imieniu rządu Kanady i drugi wieniec przesłany, który zabrałem przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, żeby również uhonorować tych żołnierzy pierwszej dywizji pancernej. Na cmentarzu jest oczywiście, są groby, jest grób generała Maczka, groby żołnierzy, no i jest pomnik. Także jeden wieniec złożyłem na grobie generała Maczka, drugi przy pomniku, który upamiętnia naszych polskich żołnierzy, którzy tam zginęli. Maszerując w Holandii, reprezentował pan zarówno Parlament Kanadyjski, jak też i naszą Polonię Kanadyjską. Panie redaktorze, dla mnie to był ogromny zaszczyt i nigdy, szczerze mówiąc, nie wymarzyłbym sobie lepszego momentu niż ten, że mogłem tam być i oddać hołd zarówno Kanadyjczykom, którzy tam walczyli w czasie II wojny światowej, jak i naszym rodakom, Polakom, którzy tak doniosłą rolę odegrali w walkach w tej części Europy.